Dzień dobry. Proszę Państwa, ponieważ ostatnio pod jednym z moich filmów wszedłem w polemikę z widzem w komentarzach umieszczanych pod jednym z moich filmów, wszedłem w polemikę z widzem dotyczącą bankructw państw i dotyczącą tego, jak to się właśnie odbywa, bo mój widz twierdził, że państwo nie może zbankrutować. No ale przecież państwo bankrutują. Bankrutowała Rosja, dawałem taki przykład, dwa razy na koniec XX wieku. Pierwsze bankructwo było spowodowane wojną w Afganistanie i zbrojeniami, wyścigiem zbrojeń, programem Gwiezdnych Wojen tak zwanych, gdzie rozpoczął to Ronald Reagan. No i właściwie ta wojna i wyścig zbrojeń kosmicznych spowodował, że Rosja zazbroiła się na śmierć. No i skończyło się to bankructwem. Wenezuela jest też takim przykładem państwa, które zbankrutowało nie tak dawno. Argentyna bankrutowała wiele razy. Przykład znany. No i teza była taka, że właśnie państwo nie może zbankrutować, że Rosja nigdy nie zbankrutuje, bo ma zasoby naturalne. No, jak widać, zbankrutowała. To samo stało się z Wenezuelą. To nie jest tak, że jeżeli państwo zostaje w swoich starych granicach, to nic się nie dzieje po bankructwie. Przykładem jest Polska w 80 roku. Po bankructwie państwa generalnie mieliśmy tutaj wojnę domową i bardzo poważne problemy, o których niektórzy widzowie pamiętają i niektórzy widzowie przeżyli je sami. No, ale teza była taka, że skoro państwo ma zasoby naturalne, no to nie może zbankrutować, bo zawsze będzie bogate. Pokażę wam teraz przykład, na przykładzie Polski, jak fakt posiadania zasobów naturalnych i nawet fakt tego, że podjęto próbę eksploatacji tych zasobów, zresztą udaną próbę, nie doprowadził do wzbogacenia się państwa, pomimo że takie były oczekiwania. Do nagrania tego odcinka zainspirowało mnie kilka rzeczy, między innymi podarunek, który dostałem od jednej z użytkowniczek mojego kanału, mianowicie taką pamiątkę. To jest pamiątka górnicza z Zagłębia Siarkowego. To jest kopalnia z kopalni w Machowie. Tutaj jest taki medalion wykonany z siarki, właśnie z napisem Machów. I no właśnie dlatego będę mówił w tej chwili o Zagłębiu Tarnobrzeskim i o wytopie siarki. Mam też z rodzinnych zasobów, z pamiątek rodzinnych, medal. To jest medal wykonany w całości z siarki. Na medalu jest napisane pierwszy bytop siarki, 17 października 1777 roku. I to jest w Baszni. I kolejny eksponat to jest fragment odwiertu, rdzeń odwiertu przecięty z widocznymi kryształami siarki. To kryształy siarki widoczne są głównie tutaj, w tych jamkach, i widać, że ta siarka rzeczywiście była, rzeczywiście jest w tym rdzeniu. No i właśnie, komuniści oczekiwali, że Polska stanie się potęgą ekonomiczną, jeżeli będzie mogła wydobywać siarkę i ją eksportować. Siarka dawała bardzo dobre możliwości wydobycia, dlatego że wydobywano ją metodą otworową, tak jak tutaj było napisane, wytop. Wytop dlatego, że siarkę opracowano metodę, gdzie przez otwory, które robiono w złożu, wprowadzano do złoża
przegrzaną parę wodną. Ta para wodna wytapiała siarkę i następnie przez inne otwory wypychała ją na powierzchnię. W związku z tym nie trzeba było robić kopalni głębinowej, można było to robić metodą otworową. Wytopy siarki były w związku z tym tanie, no i tak, i nadzieje były takie, że tanią siarką będzie można handlować na całym świecie i Polska się na tym wzbogaci. Takie były nadzieje, okazało się, że to wszystko padło. No i teraz dlaczego padło? Coś takiego stało w przemyśle, że nagle siarka bardzo staniała. Ochrona środowiska. Ochrona środowiska doprowadziła do tego, że zaczęto montować urządzenia, które odsiarczały dym powstający w dużych instalacjach przemysłowych, między innymi w elektrociepłowniach, ale też w innych dużych kotłowniach, a w tym momencie to nawet na okrętach pełnomorskich montuje się tego rodzaju instalacje. I to są instalacje, które z dymu powstającego w wyniku spalania odzyskują dwutlenek siarki, przeprowadzając go w gips. Czyli taką siarkę przeprowadza się, znaczy taki dym przeprowadza się przez wodę, tak zwaną wodę wapienną, czyli nasycony roztwór wodorotlenku wapnia. I w takich warunkach dwutlenek siarki, który znajduje się w dymie, reaguje z wodorotlenkiem wapnia i powstaje gips. No z tym gipsem coś trzeba robić, więc można go używać albo jako gipsu do bezpośrednio do zastosowań budowlanych, albo można go przerabiać na siarkę albo na inne produkty, które zawierają w swoim składzie siarkę. Jest to o tyle tanie, że jest to odpad. Jest to odpad pod produkcji prądu, jest to odpad pod produkcji energii do zasilania na przykład statków pełnomorskich i w związku z tym no, tego odpadu trzeba się pozbywać. Jeżeli odpad można wykorzystać w przemyśle, no to wspaniale, bo nie trzeba go utylizować w żaden sposób. Jest to w związku z tym bardzo tanie i bardzo dostępne. No i w ten sposób dbałość o środowisko doprowadziła do upadku polskiego górnictwa siarki. Pamiętam wtedy, to już było z końcem lat 80., właśnie była taka propaganda, że to specjalnie kapitalistyczni imperialiści doprowadzili do zmniejszenia cen siarki po to, żeby zniszczyć polską ekonomię i polskie górnictwo siarkowe. To tak było w tamtych czasach, że wszystko, co zostało źle przeprowadzone w zły sposób, wszystkie nieszczęścia były, znaczy tym, co powodowało wszystkie nieszczęścia tutaj w Polsce, to był właśnie imperializm kapitalistyczny, imperializm zachodni. Między innymi amerykańscy imperialiści zrzucali na polskie ziemniaki stonkę z samolotów. Ludzie w to wierzyli. To jest najdziwniejsze. Tak jak w tym przypadku, no, imperialiści spowodowali obniżenie cen siarki na rynkach i też upadło nasze górnictwo. Nie było problemów z planowaniem, nie było problemów. Oczywiście komunizm był wspaniały, władza była cudowna, władza dbała o obywateli. Jedynie właśnie siły zewnętrzne powodowały, że to wszystko się nie udawało. Jak widzicie, bankructwa państw zdarzają się często. Zawsze jest to dość duża trauma dla narodu, dla całego społeczeństwa. Często kończy się to rewolucją i przelewem krwi w mniejszym lub większym zakresie, a fakt posiadania przez państwo bogactw naturalnych nie gwarantuje dobrobytu temu państwu. Trzeba jeszcze dobrego zarządzania i no, dobrego prawa. Tak, dobrego prawa, które pozwala te zasoby wykorzystywać tak, żeby pożytek z nich płynął do całego społeczeństwa, a nie wyłącznie do jakichś wybranych grup obywateli.